Ja krótko, skoro jesteśmy i tak już z czasem ten, to naprawdę bardzo krótko śmignę. Ja na co dzień, ja kończę pisać doktorat o komiksie o II wojnie światowej, więc zajmuję się głównie takimi komiksami, jak mówił Przemek przede mną. Ja bardzo lubię ten o Czarnobylu, czy o wojnie w Jugosławii i rozkładzie. Dzisiaj trochę weselej o komiksie internetowym. Pokażę takie trzy najprostsze podziały z komiksu internetowego, które gdzieś pokażą nam, jak poruszać się po tym świecie tych komiksów. Tutaj nazwy, które zebrałem jakoś i które w zasadzie mało nam mówią, często się zlewają, a każda będzie oznaczała trochę co innego. Pierwszym takim podziałem jest komiks internetowy i komiks w internecie. Pierwsze komiksy internetowe to były te, które po prostu były skanowane i po prostu trafiały do sieci z pierwowzorów komiksów drukowanych. Nie każdy to umie robić, jak widzieliście, nie wszystko mi się wychodzi, ale to już właśnie jest coś takiego. Więc mamy te komiksy, które ukazują się pierwotnie w druku i później trafiają dopiero do sieci i te komiksy, które pierwotnie ukazują się w internecie. I często z nimi jest problem, żeby ukazały się w druku, tak? Z różnych powodów i z tego, jaką specyfikę właśnie posiada komiks internetowy. Tutaj jest taki podział na ery komiksu internetowego, który będzie związany ściśle z rozwojem internetu. I tak mamy pierwszą epokę kamienia. Epoka kamienia to będą komiksy, które po prostu były przesyłane. Czyli komiksy zeskanowane, które po prostu były przesyłane przez internet. Druga to będzie epoka brązu. To będą komiksy, które ukazały się w sieci, ale właśnie przedrukowane, przeskanowane, przezdjęciowane z komiksów drukowanych. No i tu pierwszy, Dr. Fan. Era osobliwości to są komiksy, które już powstają jako komiksy internetowe. Arvin Zark był, obydwa powstały pod koniec 95. Arvin Zark był wydawany, ale dostępny jest w sieci do dziś, do 2008 roku, a Kevin and Kel jest do dziś tworzony i możemy poznać kolejne przygody. Ten kadr jest z Arvin Zarka. Te nazwy tych epok są moim luźnym tłumaczeniem tych epok, które nazwał autor tego podziału. To było na tym pierwszym kadrze i żarty się skończyły. Tu w 2000 roku ukazuje się książka Scotta McClouda o komiksie internetowym. Nie wiem, czy znacie tego autora. W Polsce wyszły dwa komiksy i to stosunkowo niedawno. Pierw wyszedł Zrozumieć komiks, czyli to chyba najważniejszy komiks McClouda. I ten jest robiony podobnie, nie jest już tak efektowny jak ten Zrozumieć komiks. Ale no, on pokazuje też zainteresowanie już tym medium. Dwunastodniennych ludzi. Jak cię dalej bardziej się później. No McCloud, jak wiemy, jest twórcą komiksów i on nie tylko stworzył tą książkę, ale też pokażę później kilka jego komiksów, bo on chciał, pisząc o teorii komiksu internetowego, chciał pokazać jego możliwości i sam zaczął eksperymentować. Ja sądzę, że te eksperymenty zupełnie z komiksem internetowym się nie zakończyły, będziemy widzieli cały czas nowe. No i w 2001 rodzi się Web 2.0, który zmienia zupełnie nasze podejście do wszechświata, a przy tym i do komiksu. No i na końcu epoka, w której żyjemy, czyli wiek tych wszystkich aplikacji, związany z aplikacjami i tym, co aplikacje mogą dawać komiksowi, albo komiks aplikacji. Widzisz, Przemku, mi też jest. Tutaj jest kilka podstawowych cech komiksu internetowego, które wymienia taki łódzki badacz Adam Mazurkiewicz. Mamy tak, premierę komiksu w internecie, niekomercyjny charakter, w tym darmowy dostęp, co będzie różnił go od tych komiksów drukowanych i cen, jaką w Empiku musimy dać za te komiksy, które nieograniczoną możliwość wypowiedzi.
to będzie się wiązało z cenzurą, jakkolwiek to nazwiemy. To nie tylko w kontekście komiksów pornograficznych, ale również politycznych. Elastyczność reakcji na aktualne wydarzenia. Przemek pokazywał komiksy, które jakby odnoszą się do rzeczywistości, którą mamy teraz, ale te komiksy internetowe są w zasadzie wypuszczane pół godziny po wydarzeniu, tak? I funkcjonują jako te pierwsze, tak jak memy, czy ten. Bardzo zróżnicowana estetyka, do siebie, że będę pokazywał. I kolektywne autorstwo publikacji, komiksy internetowe mają zatarte często. Często autorów, często nie wiemy, kto je zrobił, często jest ich wielu, często ktoś nie chce w ogóle się ujawniać, często to w ogóle nie jest potrzebne. Tutaj mamy a propos tego pierwszego punktu, czyli premiera komiksu w internecie. Czyli mówiłem o tych komiksach, które są skanowane z druku i trafiają do sieci, ale mamy też komiksy, które są wydawane w sieci, a później trafiają do druku. I to jest pierwsze, to jest antologia polskiego komiksu internetowego Komiks Sieci, a drugi to jest polski komiks kobiecy, który zbiera różne komiksy kobiece, między innymi Endo, taki bardzo popularny. Też tam prezentuje. Bardzo trudno dostępne, wydane w małym nakładzie. A spróbuj w stronę komputera, może to będzie lepiej. A, może no tak. Właśnie. Bardzo popularne są blogi komiksowe i one też możemy dzielić je bardzo, tyczy na bardzo różne sposoby. To jest jacuśkomiksblogspot.com. I to są komiksy, te komiksy internetowe często będą odwoływały się do tych podstaw komiksu, czyli tych prostych pasków, kilkukadrowych, humorystycznych, czyli tego jak komiks powstał na początku XX wieku. I to są odrębne historie, na przykład główny bohaterzy. Mamy takie blogi komiksowe. Aż tak. To jeden z moich ulubionych, sieciowy Graceland, też na zasadzie takich odrębnych historiek o tych samych bohaterach, już śmierć i grabarz, którzy sobie... Komiksy, które nazywamy zachęcajki, czyli na przykład tu widzimy doskonale ich niekomercyjny charakter, bardzo prostą kreskę i tak dalej, ale one mają prosty cel. Polityka, tu gazeta, Newsweek, one wszystkie wykorzystują te prace, żeby wkliknąć i wejść jakby dalej, tak? Czyli od krótkiego komiksu Raczkowskiego trafiamy później na kolejne artykuły w Newsweeku i tak, więc... Tutaj Jan Koza bodajże. W drugą stronę komentarza. Tak, no tu mamy o nieograniczonej możliwości wypowiedzi, to są tematy spoza oficjalnego obiegu. Ruchy fandomowe, które będą tworzyły w ogóle, bazowały na podstawach komiksów, które lubią. Czy treści zakazane, karalne w tym wypadku, już nie szukałem tego komiksu, ale jest taki dwustronicowy komiks o Władysławie Bartoszewskim, pokazującego go jako kolaboranta niemieckiego i tak dalej. Czyli komiks, który prawdopodobnie nigdy nie mógłby się, w zależności od władzy rządzącej, prawdopodobnie nigdy nie mógłby się ukazać w druku. O, udało się. I tu jest ta chwila, tak, którą potrzebuje komiks internetowy, ale też i umiejętności rysownicze, których potrzebujemy w bardzo różną skalę, tak, do tworzenia komiksu. Tu jeszcze jeden. Cały cykl i cały ten nazywa się Minimalistyczna satyra Ahmeda Goldsteina. Jest dostępny. Większość jest stworzona na ten temat. To są takie komiksy, które znacie z Demotywatorów czy innych ten. One są właśnie tworzone przez autorów, czy przez wszystkich, tak? Są wykorzystywane te same postacie, wklejane na szybko, czy w ogóle ten sam schemat i tylko teksty zmieniane. Tutaj laska, też umiejętności autorskie. Część krytyków komiksowych bardzo neguje ten sposób, aż tak duże uproszczenie, które w cyfryzowanym świecie powoduje, że często autorzy komiksów dzisiejszych nie posiadają żadnych umiejętności artystycznych przez to, że potrafią nakładać jakieś cyfrowe nakładki i tak dalej. Nie?
wszyscy zaburza się. Dobrze. Nie trwa osiemnotność. Nie mam na podorędziu żadnego komiksu, ale nie wiem, czy znacie. Szukałem wam, żeby pokazać przykład powieści hipertekstowej i komiksu hipertekstowego. Jest taka powieść hipertekstowa, albo była w zasadzie, jak możemy mówić o czymś, co było. Blog Sławomira Szutego. Tam mieliśmy po prostu wypisanych kilka pięter mieszkań i na zasadzie hiperłącz, czyli jak w Wikipedii sobie klikaliśmy i wchodziliśmy głębiej, bez linearności, tylko tego, jak nam się podobało kliknąć. I tej powieści już nie ma w internecie. Nie wiem, czy nie opłacił serwera i tak dalej, zdjęli i za rok to zrobi i znowu będzie. Ale te komiksy, czy w ogóle taka sztuka, powoduje, że ten. Sieć Web 2.0 spowodowała, że zmienia się zupełnie relacja autora z czytelnikiem. I raz, że autor może się dopasować do czytelników, którzy na bieżąco wysyłają swoje sygnały. Tak samo czytelnicy, tworząc ruchy fandomowe, od razu przetwarzają dzieła autora i jakby śną je dalej w świat. Na końcu miałem pytanie, komiks jako sztuka sekwencjonalna, czyli to wszystko, co pojawia się od Willa Eisnera i pojawia się też u Scotta McCloud'a w tym komiksie, właśnie zrozumieć komiks i jego definicja, która się pojawia na pierwszych stronach. Czyli komiks ten konwencjonalny, drukowany, celowa sekwencja sąsiadujących ze sobą obrazów plastycznych i innych, służąca przekazaniu informacji i lub wywołaniu reakcji estetycznej odbiorcy. No i na przykładzie komiksu hipertekstowego widzimy, że one nie będą ze sobą w ogóle sąsiadować. Też McCloudowi chodziło o plastycznych i innych, chodziło mu o chmurki i inne takie elementy. A tutaj będziemy mieli między innymi muzykę. Jeżeli wejdziecie na YouTube i wpiszecie komiks, będziecie mieli mnóstwo komiksów, które są czytane, przy tym pokazywane są kadry, więc on nie mógłby funkcjonować zupełnie inaczej, nie? I na koniec zupełnie taki szybki przegląd, w zasadzie dwóch, trzech. To jest typowy Chata Wujafreda, taki typowy blok komiksowy. Typowy, bo chodzi mi o autobiografizm, czyli pisanie swojego życia. On powstał, gdzieś mam zapisane, bardzo dawno temu, to jest chyba trzeci adres w sieci tego komiksu. I on się rozrósł. Raz, że autorka, która nazywa się Ślimakiem, zaczynała od bardzo też prostej kreski i tak dalej. Z czasem ona się uczyła, z czasem zdobywała popularność. To są przemyślenia kobiety w wieku 35 lat, tak? Nie. Czy obserwacje społeczne. Ale przy tym, jeżeli wejdziecie na stronę i to poszukacie, to rozrósł się olbrzymi. I komiks jest dalej bezpłatny. Ukazały się chyba dwie części do kupienia w formie drukowanej, ale rozrósł się cały rynek tego. Więc możemy kupić kubki i tak dalej, wszystko z Chatą Wujafreda. Ona też, autorka, prowadzi też bloga, w którym pokazuje techniki rysowania i uczy robienia komiksów, więc prowadzi też jeszcze inny blog, który jest też właśnie tworzony na zasadzie takich pojedynczych historii tych samych bohaterów. Marek Biedy ma takie ostrzeżenie. Ja mam. I też was odsyłam do tego. Jest dużo, to w ogóle też się wiąże z internetem, jest dużo takich stron, które zbierają te komiksy, mają mnóstwo hiperłączy do różnych komiksów. I to jest to jest dobre dla tej ulotności tego medium, tak? Bo później to trudno znaleźć, albo po prostu nie istnieje. I na koniec pokażę wam jeszcze stronę Scotta McCloud'a i jego komiksy internetowe. Z boku widzicie całą konstrukcję komiksu. Nie. Też nie.
Idealnie stworzony, pionowo w dół, tak? Więc zupełnie inaczej niż te komiksy kartkowe, które raz, że musimy zmieścić się na planszy, tak? Autor zaczyna od rozplanowania całej planszy i w tym jakby się posługuje. Chyba, że no po prostu tworzy 6 kadrów, tak? Te proste komiksy. Tutaj mamy w dół i one też nie idą równo w dół, tylko trafiają, jeżdżą na różne strony. Co oczywiście dla fanów gry w szachy na pewno będzie dodatkowym. Znaczy, rozmieszczenie też nie jest przypadkowe, tak? Czyli jakby nakłada na to jeszcze grę w szachy. Podobnie jest to literatura francuska lat 60., która eksperymentowała jakby z możliwością. Raymond Queneau, czy u nas tak, z naszych chwil ostatnio Iwona Chmielewska, która robi takie konceptualne. Czyli z nich właśnie też, bazując na szachach, zrobił opowieść o domu. Gord Perek. Tak, Perek. Gord Perek to jest życie, instrukcja obsługi. Tak, i on robił jak konika, tak, ruch szachowego. I tak jak u Joyce'a jest tam Dublin w jeden dzień, to tu mamy w jednej chwili życie wszystkich na tej kamienicy i te zależności. Oczywiście to mnóstwo powstało wielki wpływ od zmarł chyba w 1982 roku, czyli przed tym jak Knepp zaczął tak. Ale tu na podobnej zasadzie tworzony. Ja tak słuchając, od razu sobie przypomniałem, że najnowsza literatura na świecie jest właśnie bardzo ciekawy artykuł o Umberto Eco. Umberto Eco, który w tym roku zmarł. Jak pamiętacie, ten to było Królowej Loany, płomień. Królowej Loany. Tak, ta powieść opowiadała o jego takim dorastaniu do komiksów i całej takiej epoce. A w najnowszym mojej literaturze na świecie, która jest dedykowana właśnie Goethemu i Umberto Eco, jest tekst jego na temat właśnie fistaszki. I tego, jak fistaszki funkcjonują, czyli ci bohaterowie, jak funkcjonuje cały ten świat poza kadrem, bo tam też ciekawe jest, że są postacie, których w ogóle nie ma w Krawcza, a istnieją wszystkie. No już na koniec chyba pokazuje właśnie ostatni do nich Smaklonga, który jeszcze inaczej bawi się w przestrzeni. Tak, i wchodzimy, byłam zupełnie zmieniając naszą percepcję. I później wyjdź z domu. Wygląda. No i ja tyle ze swojej strony.